Państwu telewizja chciałbym przemysłowa. Chciałbym tutaj, drodzy Państwo, poruszyć coś, co jest oczywiste, ale to są niejako nieco inne fundamenty od tych, które, drodzy Państwo, od samego początku oczywiście spodziewaliśmy się tutaj po kulturze i po tych przemianach, drodzy Państwo. Niejednoznacznie można powiedzieć, że tutaj jest kultura i jest też na dzień dzisiejszy właśnie współcześnie taki twór czy zjawisko, że tak powiem, tak zwane, które dotyczy właśnie, drodzy Państwo, czegoś podobnego do kultury, tych podobieństwa kultur. I drodzy Państwo, tutaj właśnie należałoby to wszystko właśnie omówić po prostu od samego jasnego, drodzy Państwo, początku. Jako literaturę tutaj książkę polecam dla Państwa właśnie Frederick Forsyth, The Devil's Alternative, drodzy Państwo. To jest właśnie ta książka, która pokazuje właśnie od samych pradziejów, jak wygląda te upodabnianie się właśnie, drodzy Państwo, kulturowe w wielu, drodzy Państwo, właśnie bardzo znany sferach. Pisarz, drodzy Państwo, który zasłynął nie tylko właśnie tutaj akurat na świecie na poziomie literackim, drodzy Państwo. Tutaj jako drugą książkę polecam, drodzy Państwo, tę oto książkę. Akurat tutaj autor jest na okładce, drodzy Państwo, to jest Hunter S. Thompson i książka nosi tytuł Hell's Angels. Czyli jest to, drodzy Państwo, o tych wszystkich, drodzy Państwo, przeinaczeniach właśnie, już nie tylko właśnie w sferze kultury. Ta książka niejako wychodzi poza ramy tej wcześniejszej książki, o której Państwu właśnie pokazywałem. Tutaj oczywiście dla porównania polecam książkę Dan Brown, drodzy Państwo, Inferno. Czyli o tym wszystkim właśnie, co wychodzi jakby ze źródła ludzkości, drodzy Państwo, w sferach takich bardziej relatywnych niż na przykład koleżeńskich, drodzy Państwo. Tą książkę szczególnie dla Państwa polecam tutaj, dlatego że od tak naprawdę zarania dziejów w Europie, no i w tym samym też również w Polsce, drodzy Państwo, występują te właśnie podobieństwa kulturowe, drodzy Państwo, które tutaj akurat niejednoznacznie potrafią się przenikać albo też stać ze sobą w wyraźnej tak zwanej konfrontacji, drodzy Państwo. Więc tutaj akurat te wieloznaczności wskazują już nie tylko na te obecności historyczne, ale też na współczesne bodźce, uwarunkowania może nie zupełnie, ale bodźce, które występują w polskim społeczeństwie. Na przykład można powiedzieć II wojna światowa. Śmiało jeszcze na dzień dzisiejszy można to powiedzieć, ale wyrazy są również na polskich wsiach. Wyrazy niemieckiego społeczeństwa są również tak na polskich wsiach, drodzy Państwo. Więc tutaj akurat to jest akurat pewnego rodzaju bezkompromisowa alternatywa właśnie swojego rodzaju społeczna dla wykształconych właśnie elit społeczeństwa, które ja oczywiście jak najbardziej od A do Z popieram, drodzy Państwo. Dodatkowo jeszcze chciałbym dodać tutaj w wielu słowach takie coś, że, drodzy Państwo, przenikanie się właśnie kultur, one oznacza tutaj pewnego rodzaju niewiedzę w ramach właśnie wykształcenia i niejako współczesności, drodzy Państwo, na co ja pragnę zwrócić tutaj niesamowitą, drodzy Państwo, uwagę, dlatego że Francja, Niemcy, tutaj akurat, że tak powiem, w tym przypadku rozpoczynając tę rozmowę od Francji, no to mają te stosunki uregulowane, drodzy Państwo, i w zakresie polityki światowej, ale też w zakresie przedsiębiorczości i wielu innych dziedzin, drodzy Państwo. W tym takich dziedzin jak na przykład
nawet turystyka, drodzy Państwo, prawda? Ale jeszcze dodatkowo powiem szczerze, powiedziawszy, drodzy Państwo, że tutaj podobieństwa kultur mają po prostu wiele wymiarów i tutaj jest nie tylko wymiar właśnie tej kultury, którą my znamy, ale też wymiar cywilizacyjny, drodzy Państwo, i ta różnica tych cywilizacji, drodzy Państwo, tutaj akurat skądś bardziej wynika niż do czegoś prowadzi. W Europie mówi się, że jest ważne skąd się idzie, ale też jest ważne dokąd się idzie, gdzie się idzie, prawda? Że ważne jest, gdzie się idzie. Ale, drodzy Państwo, ważne jest też skąd się idzie. I tutaj te wymiary cywilizacyjne mogą również dochodzić do pewnych konfrontacji, ale one wtedy będą dochodziły, nawet dochodzą już do konfrontacji na pewnych, drodzy Państwo, tak zwanych płaszczyznach. I to nie będzie otwarta konfrontacja ze względu na uregulowania tak zwane państwowe, ale to będzie konfrontacja, która będzie miała charakter już tutaj dyskretny. Może tajny, a może dyskretny. Ja mówię, że bardziej dyskretny, drodzy Państwo, ze względu właśnie na pewnego rodzaju dobra cywilizacyjne, drodzy Państwo. Tutaj jeszcze raz oczywiście powiem, kolejna taka książka, to jest Robert Goddard, książka Never Go Back. Drodzy Państwo, ja tę książkę polecam dla wszystkich osób, które są zaangażowane właśnie, drodzy Państwo, w tutaj sfery akurat społeczeństwa. I tutaj raz jeszcze przypomnę, książka Dan Brown, drodzy Państwo, Inferno. Jedna z najlepszych publikacji współczesnej literatury, drodzy Państwo. Jeszcze inna kwestia jest taka, drodzy Państwo, że jest na przykład różnica w hotelarstwie, w mieszkalnictwie, drodzy Państwo, tutaj na poziomie Francji, Niemiec i Polski, drodzy Państwo, co ja chciałbym zauważyć, że od początku było tak, że czasami zmieniali się ludzie, którzy mieli takie umiejętności, albo czasami nawet tym rządzili, a czasami ludzie byli ci sami, drodzy Państwo, dlatego właśnie tam, gdzie są najlepsi eksperci, tam, drodzy Państwo, to rozrastanie się i ten rozwój oczywiście jest, drodzy Państwo, oczywiście najbardziej wyśmienity i najbardziej taki luksusowy, ale też najbardziej, drodzy Państwo, rozwinięty. Szczerze powiedziawszy, drodzy Państwo. Tutaj zachodnie Niemcy, akurat to jest ten pierwszy przykład, ale tutaj akurat powiem szczerze, drodzy Państwo, że tak zwana północna Europa tutaj akurat ma pierwsze miejsce, drodzy Państwo, właśnie na lądzie, drodzy Państwo. Więc ja przede wszystkim stawiam właśnie na te aspekty, jeżeli chodzi o kultury, drodzy Państwo, i o te dobra właśnie, które są traktowane po prostu w konsumpcji jako dobra pierwszego rzędu, drodzy Państwo. No, jedni dodają tych dóbr trochę, inni trochę tak chcą je zabrać, może trochę tak dodają, ale trochę też biorą, może nawet trochę też biorą, ale, drodzy Państwo, w państwach zachodnich te dobra się właśnie dodaje i się ładnie tak robi, że to są dobra pierwszej potrzeby, dlatego warto jest o tym rozmawiać i warto jest jeszcze dodatkowo zwracać na to, drodzy Państwo, właśnie uwagę. Tak, oprócz tego jeszcze chciałbym powiedzieć, drodzy Państwo, tutaj w ramach właśnie tej cywilizacji, ta książka właśnie Hunter Thompson, Hell's Angels, drodzy Państwo, czyli wybiegająca już poza kulturę, ale też ta cywilizacja i gdzie są te właśnie tak zwane niuanse, drodzy Państwo, mające na celu właśnie pokazać nam różnicę właśnie tych, drodzy Państwo, kultur. No, książka jest naprawdę, drodzy Państwo, bardzo wartościowa. Drodzy Państwo, no, mówi dla Państwa dr Fryderyk. Widzimy się już niedługo, drodzy Państwo. Giełda Poznań, Studio Telewizji Przemysłowej. Ja dodam jeszcze, drodzy Państwo, że te dwie książki Frederick Forsyth, The Devil's Alternative, czyli Alternatywa Diabła, i Hunter Thompson, Hell's Angels, czyli te znane bardzo Hell's Angels. Te dwie książki, te dwie publikacje, drodzy Państwo,
One są bardzo wartościowe dla współczesnej Europy, drodzy Państwo. I chciałbym tutaj jeszcze podkreślić i zaakcentować to, że warto jest zwrócić uwagę na biografię i na monografię pisarza, dlatego że one są bardzo, bardziej nawet niż wskazujące, wskazujące też, ale też jeszcze bardziej nawet niż wskazujące na to, w jakim charakterze ten pisarz występuje, drodzy Państwo. I tutaj akurat są różne przykłady, ale ten pisarz akurat zapisał się w dziejach i w historii Europy jako jeden z bardziej wybitnych filozofów i więcej nawet i nie tylko niż filozofów. Dlatego, drodzy Państwo, pragnę jeszcze tutaj dodać to, że oprócz tych kultur, cywilizacji i innych jeszcze właśnie bardzo ważnych niuansów można wspominać też jeszcze o tym, co dodatkowo należałoby właśnie na przykład sprowadzić, albo w jakim charakterze jeszcze można by było również dla dobra właśnie osób zaangażowanych w społeczeństwo, osób orientujących się w społeczeństwie występować. No tutaj mam na myśli akurat te sfery właśnie rozwoju, drodzy Państwo. No tak, widzimy się już niedługo, drodzy Państwo. Pewne aspekty są, drodzy Państwo, po prostu oczywiste. Ja mam, drodzy Państwo, na uwadze tutaj akurat tego rodzaju bardziej sumienność niż skrupulatność, mówiąc tutaj przede wszystkim o tym, jak to przedstawia się w tych sferach właśnie bardziej nazywanych sferami obyczajowymi, drodzy Państwo. Ale to ma wielki wpływ i też, drodzy Państwo, bezpośrednio lub bezwzględnie, a może nawet czasami jedno i drugie, może przekładać się na, drodzy Państwo, codzienne życie społeczeństwa, w tym również, drodzy Państwo, na kulturę. Bo, jak to mówią, jedni nauczą się tej kultury, a inni się jej nie nauczą wcale, drodzy Państwo. Więc ja się z tym zgadzam, że oczywiście, że są też, no bo są też tacy ludzie, którzy nie nauczą się tej kultury, no ale tutaj akurat, szczerze powiedziawszy, wiele jest jeszcze dodatkowych, już bardziej przyjemnych opcji i kwestii, drodzy Państwo, po prostu do omówienia.